onion, sa fa svolgere, come si dice? Marionette? Rozmawiamy, mamy prawie kwadrans jeszcze audycji. Gramy telefony, bardzo prosimy. Tajna wojna Niemców z Polską. Doktor Leszek Pietrzak jest jeszcze w naszym studiu. Mówię jeszcze, bo audycja oczywiście trwa. Bardzo proszę. Centrum Oświaty i Kultury wrażenie, że polskie elity polityczne nie miały żadnego pomysłu na Polskę, nie wiedziały, co z nią zrobić, jak ją ulokować w otoczeniu międzynarodowym. Ja takie odnoszę wrażenie, że myśmy się zapisali do Unii Europejskiej na oczywiście unijnych warunkach, no bo Leszek Miller, premier Leszek Miller de facto zapisał nas do Unii. No, my tak naprawdę niczego
nie negocjowaliśmy niczego, nie wywalczyliśmy w tej Unii. Ja odnoszę wrażenie, że polskie elity polityczne założyły sobie, że jak Polska wstąpi do Unii Europejskiej, to zdejmie z nich odpowiedzialność za Polskę, no bo będziemy częścią takiego wielkiego organizmu gospodarczego, silnego. Nie będziemy się już musieli sami martwić o siebie, że Bruksela za nas wszystko załatwi. Nawet jak będziemy się kłócili z Rosją, no to scedujemy to na Brukselę i Bruksela ten spór nam załatwi. No widzimy dzisiaj, że Unia nie jest jakimś jednolitym organizmem, nie jest partnerskim organizmem, nie jest demokratycznym organizmem. Unia jest organizmem rządzonym przez Niemców. Więc można powiedzieć, że Niemcy dzisiaj osiągnęli to, czego nie osiągnęli w czasie II wojny światowej. Kierują Europą, sterują Europą, nie mając dywizji, nie wysyłając swoich wojsk. W zasadzie decydują o wszystkim i starają się narzucać wolę Polsce również. Inna kwestia, którą pan poruszył, co nam to dało, dlaczego nas Niemcy wspierali przede wszystkim, tak? Ja też nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale to bardzo ciekawe pytanie, które pan postawił. Ja mogę tylko pospekulować, że no cóż, byliśmy dużym krajem, jak na Europę Środkowo-Wschodnią, prawie 40-milionowym krajem. Krajem, który mimo wszystko zakładano, Niemcy mogli zakładać, że będzie się rozwijał, jakoś będzie wychodził z tego dołka transformacji. Więc lepiej go było zagospodarować, niż go pozostawić. Więc to jak kraj został zagospodarowany, czyli włączony do Unii, to de facto mógł znaleźć się i znalazł pod kontrolą Niemiec. Więc to na pewno z tego powodu Niemcy wspierały nasz proces zjednoczeniowy. No cóż, ja odnoszę takie wrażenie, że generalnie my w tej Unii staliśmy się krajem takiego drugiego rzutu, że no Europa, Unia Europejska jest Unią Europejską dwóch prędkości. Są ci, którzy decydują, rozgrywają i ci, którzy mają się podporządkować, którzy mają być swoistą drugą linią, drugą ligą. I tutaj ja mógłbym to udowadniać. No, ja już nie mówię o tym, że produkty europejskich firm czy niemieckich koncernów przeznaczone na rynek polski są gorszej jakości, drugiej jakości, że niemieckie koncerny, nawet jeśli sprzedają w swoich sklepach w Polsce towary, to nie są najnowsze towary, tylko te, których nie sprzedają tuż u siebie, bo są przestarzałe. Ja już nie wspomnę o tym, że po 15 lat nie byliśmy nawet w stanie wywalczyć podobnych albo zbliżonych dopłat dla rolników, jakie są w krajach zachodnich. No, nie wspomnę o tym, że w wyniku tego, że należymy do takiego organizmu gospodarczego jak Unia Europejska, no wiele dzieci gospodarki znikło po prostu i tyle. Więc dzisiaj powstaje pytanie, czy my więcej na tej Unii zyskaliśmy, czy więcej straciliśmy. Nie wiem, ale uważam, że powinna się odbyć w Polsce debata w tym zakresie. Natomiast tak jak powiedziałem, ja odbieram ten proces akcesyjny Polski jako taki proces, za który odpowiedzialność ponoszą polskie elity, które nie miały pomysłu na Polskę. One chciały zapisać się do Unii, wstąpić do niej, żeby zdjąć z siebie tą odpowiedzialność za Polskę, bo zakładano, że to Bruksela będzie odpowiadała za to, co dzieje się w Polsce, za kierunek Polski, za jej rozwój i tak dalej. To tyle tytułem kwestii, które pan poruszył w swoim wystąpieniu. Pozwólcie, bo już czeka, kto aż pan tutaj. Ja chciałam tak się włączyć. W poprzedniej dyskusji była mowa właśnie o tych pisanych formach
Ja myślę na przykład o dwóch książkach, które są dokumentem. Były cztery. Jednak ja z nich stopniu przeszłam Oświęcimi i idziemy na Dnie Kanał. No to wydanie nie zostało, te książki nie zostały powtórzone wydanie od wiele, wiele lat. Ten pierwszy doceniono za scenariusz, z kolei Roma zdobyła maski za zdjęcia. Taką myślę. Kto boi się sprawdzić? Dodajmy, że jego filmy triumfował też w najważniejszej kategorii. Uznany został za film roku. Właśnie tak, że ludzie uciekają przed prawdą. I po prostu Niemcy uciekają przed prawdą. Holman za rolę Królowej Anny. Co z zimną wojną? Cóż, to jeszcze nie koniec, bo filmy Pawła Pawlikowskiego ma trzy nominacje do tegorocznego Oscara. Właśnie w czasie tej dyskusji mi do głowy. A może spróbować jako Polacy wrócić się, oczywiście walczyć tutaj, tak jak ojciec i pap tutaj mówią, ale spróbować swoich modlitwach o ojczyznę, wrócić do Pana Jezusa tą modlitwą, tak jak ojciec Dorito mówił, to też prywatnie można, czy nie można by naszym narodem, Polacy, prosimy Ciebie, Panie Jezus, który jesteś prawdą, drogą i życiem, abyś zajął się tą sprawą, tą prawdą. Naszą Polską i tymi wszystkimi, którzy w tym braniu biorą i za to brali jakiś udział. No bo tak, nasza inteligencja została w sumie wyborkowana przez Niemcy, przed Rosją w czasie wojny i zaraz po wojnie, więc nie mamy takiej siły tutaj, właśnie jak te kraje zachodnie, jeśli chodzi o intelekt i tak dalej, prawda? I no niestety silniejsi wykorzystują to u słabszych i tutaj taki jakby jest wykorzystanie, że jak się Polacy mają bronić, prawda? No. A jeżeli chodzi o te fundacje, to też mi tutaj taka trwa wyższa, czy czasem to nie jest jakieś takie u Niemców, że no albo że chcieliby zakryć to, co robią, albo że jednak jakieś sumienie ich rusza, więc coś tam podrzucić, żeby ich sumienie nie ruszało. No i to bym miała na tyle, tak, bardzo dziękuję. Przedłużyć ten termin, żeby wszyscy mogli zdążyć ze złożeniem swoich prac, że postanowiono do 11 lutego do poniedziałku przyjmować jeszcze pracę. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, każdy, który biura jest otwarte, przyjmujemy też pocztą pracę, proszę do nas dzwonić, chcemy pomóc jak najszybciej, żeby wszyscy mogli zgłosić się do konkursu. Mówiliśmy o tym, jak ona jest ważna. Mówiliśmy o tym, jak wiele musimy zrobić. Ja powiem tak, no, możemy sobie życzyć, żeby państwo polskie zrobiło wszystko, aby prowadzić nowoczesną politykę historyczną. I możemy sobie życzyć tego, aby nasze państwo odnosiło sukcesy na tym polu. Jest chyba już oczywistym dla wszystkich, że taką politykę, nowoczesną politykę historyczną musimy prowadzić przede wszystkim w tej polityce historycznej, skoncentrować się na oddziaływaniu na zewnątrz, na arenie międzynarodowej. No bo przez wiele lat myśmy nie zauważali problemów, nie zauważali tego, że polska przeszłość, historyczna rola Polski, Polaków jest tak deformowana, zniekształcana, że może być tak, że z ofiar staniemy się sprawcami II wojny światowej. Musimy to wreszcie zauważyć, że tak się dzieje i musimy podjąć działania przeciwko tym wszystkim wyzwaniom, no oby okazały się one skuteczne. Tutaj tworzenie takiej polityki musi zaangażować się wiele środowisk, instytucji. Na to nie może nikt zabraknąć pieniędzy, bo w tym przypadku chodzi o nas, o nasz historyczny wizerunek na arenie międzynarodowej, który jest w ogóle ważną, może bardzo ważną częścią wizerunku
całego Izraela. To jest opiekun musimy pamiętać. I o tym też warto rozmawiać, o tym też żeśmy rozmawiali. Na kanwie książki pana detektora, doktora Leszka Pietrzaka, Tajna wojna Niemców z Polską. Zresztą, panie doktorze, to też jest dobra też materiał pod lekcję historii, prawda, współczesnej, albo lekcję społeczeństwa, nie wiem, co dalej w szkole. Być może lekcje o społeczeństwie, wiedzy o społeczeństwie są jeszcze w szkole, wydaje mi się, że są. I to takie materiały są pod dyskusję poddać, czego nie, niech młodzież to przeczyta i powiedzmy, zgadza się, albo nie zgadza, i takie tematy klasowe przeprowadzają. Zresztą pamiętam, ta ciekawa seria Historia Tajna, tak? Zakazana historia. Ale wracając do tej ostatniej książki Tajna wojna Niemców z Polską. Ja, szanowni państwo, włożyłem dużo wysiłku w język tej książki, w wyłożenie tego tematu. Myślę, że zostało to całkiem dobrze zrobione i zachęcam gorąco państwa do tego, abyście państwo przestudiowali tą książkę, gdyż jest tutaj wiele wiedzy, których nie znajdziemy w polskich podręcznikach historii. Wiele wiedzy, których nawet nie ma w opracowaniach historycznych w Polsce. To z pozoru dotyczy tylko Niemiec. To jest wiedza historyczna, która ma ścisły związek z Polską, z Polakami, z tym, co dzieje się w obszarze historii na arenie międzynarodowej. To się wiąże z Polską. Zachęcam gorąco do przeczytania. Pierwszy rozdział, najdłuższa wojna podczas Europy, tak, serial bardzo udany zresztą. Zatem 80. tak, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy opowiadała też pewną historię, jaka działa się w Wielkim Księstwie Pozańskim. Film cieszył się wtedy dużą popularnością. Tak, pokazywał pewną pracę organiczną, jaką tamto pokolenie Polaków w Wielkim Księstwie Pozańskim wówczas musiało wykonać, aby obronić się przed polityką a pruskiego okupanta. Ale jeszcze, już mówię o książce, gdzie można ją nabyć, bo wiadomo, że nie w takich różnych... Książkę można nabyć na stronach Polskiej Księgarni Narodowej. To jest taka internetowa księgarnia. I można, tak, zachęta oczywiście. I można ją nabyć również w redakcji tygodnika Warszawska Gazeta. Tak, i też w ogóle w tych patriotycznych naszych dobrych też punktach, a być może się rozejdzie do przyprawianych też. No zachęcamy, warto naprawdę, jak dzisiaj kilka naszych tutaj przeglądałem, jak pan odpowiadał, to sobie tutaj czytałem. Więc na pewno jest dużo jest faktów graficznych, czyli daje nam argumenty w różnych rozmowach, też czasami, ale chodzimy za granicę, wyjeżdżamy, mamy kontakty czasami rodzinne, prawda, więc warto myśleć, warto rozmawiać. To były rozmowy dokończone, naszym gościem pan dr Leszek Pietrzak. Dziękuję, panie doktorze. Koniec pomiędzy panem Bogiem i z państwem już się jeszcze nie żegnamy, bo będzie modlitwa na zakończenie, nie kompleta, ale to już po piosence. Starta swa, że nie złoży nigdy wca, że nie wytrze straży chłop. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, miąc wroga tęsknił do niej, padał na kurcie. Polska jedna, może chłopiamy. Jeszcze raz skrzydła rozdwinie, jeszcze zerwie pęka z rąk. Gotów do lotu, jeszcze zadzwi złoty rąk. Od kogów, jeszcze zadzwi. Dawno się urzeli koni, rozwiał się bitewny kurz. Śnieg stalowy biały brał, stolik przeszedł już i odeszli z tamtych
stawiając na pyszcie. Polska żyje w nas, dopóki nie zginie. Ożywiony jeszcze raz, skrzydła rozwinie. Jeszcze zemię musi miarę tym, co dali za nią krew, niż wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może upijamy jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie etna z nóg. Dopóki do lodu jeszcze zacznie złoty rok. Chodź kogut, jeszcze zacznie. Trwały już od kilku miesięcy. Zmił się nad nami, Panie.
zagrażam wydać natomiast to, że w ogóle pojawiła się taka możliwość miesięcy temu. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami, Boże mogące, puściwszy nam grzechu, doprowadzi nas do życia wiecznego. Jako robotnicy, Amen. Nim Chrystus nadejdzie jasności, błagamy Stwórcy Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez przechowają przy drogę. Niech ciało zdrowiem się cieszy i długość odnajdzie, a to swym światłem przenika głębokie nocy ciemności. Jak już powiedziałem, po pierwsze to było to, że żona tak jeszcze widziała jakichś jakichś Chrystusa, to z Tobą słucha jedności i króluje z blasku na wieki. Amen. Pan Cię okryje swoim pionami. Nie ulegniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w ciemnym wszechmocnym mieszka. Mówi do Pana, byś moją ucieczką twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z siły myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi czurami, od Jego skrzydła się schronisz. Jezus Jego jest uklerze i tarczą. Nie ulegniesz się strachu nocnego ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru wyczącego w południe. A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś użyjesz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką za obrońcę, wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a ciągnie do sieci Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię ostrzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś Tobie nie uraził bokami. Będziesz stąpał, powęża i żmija, a lwa smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przegrał do mnie, osłonię go, poznał mnie imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski spotkał się w ostatnim czasie z pokrzywdzonymi przez wykorzystywanie seksualne ze strony duchowej. Pan Cię okryje swoimi czurami i ulegniesz się strachu nocnego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Cudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Przyszłości i teraźniejszości oraz zapobiegać podobnym w przyszłości. Arcybiskup poinformował, że przed kilkoma tygodniami za pośrednictwem kuli diecezjalnych i zakonnych zaprosił na spotkania ofiary. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Odpowiedział o 28 osób. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Planowane są kolejne rozmowy. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże, wierzę. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Oraz przez nas, Panie, czuwamy podczas słuchania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, Panie, to zgromadzeństwo usłudzę w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Bogan i chwałę ludu Twego Izraela. A Ojcu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Strzeż nas, Pan, czuwamy podczas słowa zesłania, abyśmy czuwali z Jezusem i lat odpoczywali w pokoju. Możemy się wszechmogący Boże, uczciliśmy się tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, pokornie Cię prosimy. Niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelakiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojna i śmierć szczęśliwa.
Niech nam dobrze wszechpodobcy, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko, Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do niebo, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Matko, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się, sługami Twoim. I Wasza świątobliwość poprowadzi W Radiu Maryja czas na skrót najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata zapraszamy. Watykan. Chrystus zaprasza każdego z nas, abyśmy Go przyjęli na łodzi naszego życia i wyruszyli z Nim na nowo, wskazał Ojciec Święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających modlitwa Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza, w którym Chrystus powołuje Świętego Piotra. Przyszły apostoł zgadza się na prośbę Jezusa wypłynąć na jezioro i zarzucić sieci. W efekcie wraz z innymi rybakami zagarniają całe mnóstwo ryb. Ojciec Święty wskazał w tym kontekście, że kiedy wielkodusznie oddajemy się na służbę Chrystusa, to dokonuje On w nas wspaniałych rzeczy. Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów zebranych na placu Świętego Piotra. Katechezę papieża w całości możecie Państwo zobaczyć na www.radiomaryja.pl. W środę zostanie podpisana umowa z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego Dywizjonu Artylerii Rakietowej HIMARS. Za 20 wyrzutni z amunicją zapłacimy $414 milionów. Poinformował o tym szef MON-u Mariusz Błaszczak, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził pierwszą warszawską brygadę pancerną w Wesołej. Szef rządu w swoim wystąpieniu podkreślił, że silna polska armia jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczpospolitej po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość i po to, żebyśmy wygrali naszą przyszłość. System HIMARS będzie służył do rażenia wybranych celów, takich jak kluczowe obiekty o znaczeniu militarnym, elementy logistyczne i dowodzenia. 99 lat temu w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Generał Józef Haller wrzucił wtedy w falę pierścień. Tym gestem w 1920 roku Polska potwierdziła swoją obecność na ponad 140-kilometrowym odcinku wybrzeża. W rocznicę tego wydarzenia, niedzielnej Eucharystii, przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W homilii ksiądz arcybiskup podkreślał symboliczny wymiar zaślubin Polski z morzem dla Rzeczpospolitej. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych w liście zwrócił uwagę na historię twórców polskiej żeglugi i dorobek utworzonej przez nich marynarki wojennej. Podczas uroczystości wręczone zostały złote tzw. halerowskie pierścienie. Honorowane są nim osoby zasłużone dla edukacji i wychowania morskiego młodego pokolenia. W Krakowie rozpoczęły się uroczystości związane z 15. rocznicą śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego. W kościele braci mniejszych kapucynów sprawowana była msza święta w intencji polskiego bohatera. W Eucharystii uczestniczyli m.in. senator Zbigniew Cichoń, konsul generalny Węgier w Krakowie. W homilii ojciec Jerzy Pająk wskazywał, że generał Ryszard Kukliński był wielkim bohaterem, który pokonał Imperium Sowieckie. Dobrze, że stawiamy mu pomniki, tablice memoratywne, a jego imieniem nazywamy ulicę. W nadchodzącym tygodniu prezydent ogłosi decyzję o terminie żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego, poinformował prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że żałoba będzie trwała dłużej niż jeden dzień.
Jan Olszewski odszedł w wieku 88 lat, był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W bazylice archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana była wieczorem msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wzięli w niej udział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński, szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś minęło dokładnie 106 miesięcy od tragedii. Rano msza święta w intencji ofiar była sprawowana w warszawskim kościele seminaryjnym. A w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym odbyło się dziś spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Na miejscu był opiekun kół ojciec Piotr Detlaff, redaktorysta oraz ich założycielka Magdalena Buczek. Eucharystii przewodniczył ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor zespołu szkół w miejscu piastowym. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro mówił, że Europa Środkowa lepiej rozumie rosyjskie zagrożenie, że trzeba na nowo przemyśleć model rozwoju gospodarczego i wyjaśnił polskie stanowisko wobec Unii Europejskiej w sprawie migracji i reformy wymiaru sprawiedliwości. Obchody 79. rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu z terenów zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku odbyły się w Lidzie w obwodzie grodzińskim. Zorganizowały je wspólnie Związek Polaków na Białorusi oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Grodnie. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział poszerzenie i wprowadzenie nowych świadczeń dla rodzin zachęcających do rodzenia większej liczby dzieci oraz ułatwiających opiekę nad nimi. Na przykład każda kobieta poniżej 40 roku życia, która po raz pierwszy wychodzi za mąż na rozpoczęcie wspólnego życia, będzie mogła wziąć preferencyjny kredyt w wysokości prawie 135 tysięcy złotych. Włoski wicepremier minister rozwoju gospodarczego Luigi Di Maio oświadczył, że rząd będzie walczył o zniesienie sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję po aneksji Krymu. Dodał, że włoskie firmy ponoszą ogromne straty w rezultacie embarga. Korea Południowa podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy których będzie płaciła więcej niż dotychczas za stacjonowanie na swoim terytorium wojsk amerykańskich. Większego wkładu finansowego Seulu od dawna domagał się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Kamila Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trzeci Norweg Robert Johansson. Stoch odniósł 33. zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata i w klasyfikacji wszechczasów awansował na 5. miejsce, które dzieli z Niemcem. Na 10. sklasyfikował się Piotr Żyła, Jakub Wolny był 14, a Dawid Kubacki 28. Natalia Maliszewska zwyciężyła w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. To historyczny sukces polskiego łyżwiarstwa na krótkim torze. Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Manifest wiary. Nasz dziennik publikuje świadectwo kardynała Gerharda Müllera. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary odpowiada na szerzącą się dyktaturę relatywizmu. Przypomina pewną i niezmienną naukę Kościoła. Przestrzega przed pojawiającymi się herezjami. Antypolska propaganda. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej obnaża fałszerstwa autorów książki, która szkaluje Polaków. Skandalem jest, że powstała ona za pieniądze polskich podatników. Szczegóły w naszym dzienniku. Iskierka życia. Wzruszająca rozmowa z rodzicami Anielki, która urodziła się ze śmiertelną wadą. Wspaniałe świadectwo w czasach, gdy dokonuje się zamachu na życie niewinnych dzieci naznaczonych chorobą. Czytam w naszym dzienniku. Puste obietnice. Państwo litewskie nie respektuje praw należnych polskiej mniejszości. Polacy na Litwie wciąż upominają się o możliwość pisowni imion i nazwisk w oryginale. Tymczasem społeczność litewska w naszym kraju dysponuje pełnią praw należnych mniejszościom narodowym.
analiza doktora Krzysztofa Kawęckiego. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Szanowni Państwo, kochana apostolska rodzina Radia Maria, przypominamy bardzo gorąco Wam, abyście nie zmarnowali żadnej szansy do uczynienia dobra, apostolskiego dobra, kształtowania dzieci i młodzieży. To dobro zaniesiemy w wieczność. Gdy staniemy przed Panem Jezusem, powiemy: Patrz, Panie, nie mam pustych rąk, uczyniłem tyle dobra. Teraz jest szansa na uczynienie dobra. Pomóżcie nam kształtować jeszcze lepiej, religijnie i patriotycznie Wasze dzieci i młodzież. Chodzi o 1% z podatku dochodowego, proszę Państwa, tak zwany KRS. Wszyscy płacą te podatki, każdy emeryt i rencista i pracujący, wszyscy. W tym sprawozdaniu podatkowym wpiszcie ten numer, jeżeli jeszcze na coś innego nie wpisujecie. Podaję ten numer KRS 000091141. A więc 500 91 141. Powiedz też im, wstań z tego fotela, pójdź do ludzi, powiedz znajomym, powiedz w rodzinie. Nawet wykorzystaj telefon i porozmawiaj. Zrób to. Nie popełniajmy grzechu wzajemnego. Wykorzystać każde najmniejsze dobro i powstanie ogromne dobro, jeżeli razem uczynimy. Zapraszamy wszystkich słuchaczy, wszystkich telewidzów. Pomóżcie w kształtowaniu dzieci i młodzieży najlepszym kształtowaniem. Nie mów potem, potem znaczy nigdy. Wszystko róbmy na wczoraj. Bóg zapłaci. Włączają się w życie i w przygotowania tego spotkania. Do nich należy część odpowiedzialności. Bracia przygotowują to spotkanie, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II zapraszają na sympozjum naukowe Pojednanie w małżeństwie i rodzinie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Kiedy? 23 lutego w sobotę od godziny 10 w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ulica Droga Starotoruńska 3. Od 9 rejestracja, o 10 otwarcie konferencji. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. O 10.30 pani minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, troska o rodzinę nadrzędnym zadaniem państwa. O 11.00 pan dr Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, dziecko wobec konfliktu rodziców. O 11.30 pan dr Piotr Szczukiewicz, dyrektor specjalistycznej poradni psychoprofilaktyki i terapii rodzin imienia profesora Włodzimierza Wijałkowskiego. Psychologiczne aspekty budowania więzi w małżeństwie i rodzinie. O 12.00 Anioł Pański, dyskusja, następnie o 12.45 prezentacja studiów podyplomowych Mediacje pojednawcze w rodzinie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. O 12.55 pan mecenas Mariusz Trela, rozwiązanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych w mediacji. O 13.25 Michał Woś, wicemarszałek województwa śląskiego, szef Centrum Analiz Strategicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prezentacja projektu zmian prawa rodzinnego i prawa procesowego. O 13.55 ksiądz dr habilitowany Andrzej Bryba, sakrament pojednania istotnym elementem uświęcenia rodziny. Konferencja zakończy się około godziny 15.00. Zapisy pod numerem telefonu 56 650 40 00, 56 650 40 00. Patronat medialny Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik w naszej rodzinie oraz redakcji Źródła Niedzieli. Także tam
możemy kontynuować to doświadczenie. Bracia nie chcą zatrzymywać młodych ludzi, jakoś gromadzić. Wyrzutnie te mogą jednak również wystrzeliwać rakiety taktyczne o zasięgu do 300 km.
Poza Stanami Zjednoczonymi mobilnymi wyrzutniami rakietowymi HIMARS dysponuje tylko kilka krajów. Są wśród nich Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Jordania. Polska jest drugim krajem europejskim. Bądź Panie ulubiony za kolejny dzień naszego życia, który nam dajesz. I pomóż nam Panie przeżywać ten dzień zgodnie z Twoją wolą. Abyśmy czynili to, co jest Tobie miłe, to co się Tobie podoba. I mocni Panie naszą słabość, uzupełnij braki naszych serc, naszej woli. Tobie ten dzień Panie już teraz oddaję. Jezu, ufamy Tobie. Niech nas w ten dzień, drodzy Państwo, wprowadzi Słowo Boże, Ewangelia z dnia dzisiejszego, Ewangelia według świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybyli do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznali. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chory, tam gdzie jak słyszeli przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć w ręce Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Watergate za dziennikarstwo śledcze, które nie powinny przebrzmieć. Czytamy ta nagroda w Ewangelii dzisiejszej o Jezusie, który jest spotykany. Główna nagroda w konkursie wynosi... Uświadomi sobie, że również i ja mogę spotkać Jezusa żywego, tak jak tamci z Ewangelii, w modlitwie, w sakramentach, w Jego słowa. Czy te spotkania, tak jak owych ludzi z Ewangelii dzisiejszej, na te mnie poruszają, ale tak dogłębnie. W Warszawie do czy w tych spotkaniach rozpoznaję Jezusa żywego, obecnego w moim życiu? Radio 24. Bo jest możliwe, że żyjemy, że będziemy żyć blisko Jezusa i nie rozpoznawać Jego obecności, że będziemy widzieć z okna codziennie Kościół, słuchać codziennie dzwonów kościelnych. Ale nie będziemy rozpoznawać, że On jest tak blisko mnie, że będziemy korzystać z sakramentów świętych, czytać Jego Słowo i równocześnie, że będziemy codziennie się z Nim rozumieć. Ma również ogromne co mogę powiedzieć na znaczenie o mojej więzi z Jezusem, jaka ona jest? W świecie. Jakie jest moje życie duchowe, które przeżyłem dotąd i rad już za mną? Czy ono jest coraz bardziej dojrzałe? Zapytajmy się, co najbardziej ożywia mój kontakt z Jezusem. Czytamy, że ludzie biegali po całej okolicy i znosili na noszach swoich chorób. Możemy się sobie wyobrazić te sceny. Możemy samych siebie wyobrazić, odnaleźć się wśród tych ludzi. Nie możemy też w sercu im się przyglądać, jak na wieściu Jezusie przynoszą swoich chorych tam, gdzie On przebywa. Pomyśl, siostro bracie, kogo w tej chwili chciałbym najbardziej położyć u Jego stóp na tych moich noszach, które bym przyniósł do Jezusa. Kto z moich bliskich najbardziej potrzebuje Jego uzdrowienia, mojej modlitwy. I widzimy Ewangelii Jezusa, który wchodzi do różnych wsi i osad, aby spotykać się z ludźmi, aby pozdrawiać ludzi. Na polu walki. Zaproszę Go też ja dzisiaj, kiedy mam takie Słowo Boże, do swojego domu, do mojej rodziny, do mojej wspólnoty. A kiedy Go zaproszę, to o co chciałbym Go poprosić? Jesteśmy na dobrej drodze do budowania. Postawię się też przy ludziach, którzy się cisną do Jezusa, aby Go dotknąć. Zwiększy też możliwości geopolitycznej gospodarczej. Zobaczmy, jak odchodzą od Niego uzdrowienie, to byli już inni ludzie. Raz, że uzdrowienie, ale dwa, że doświadczyli czegoś bardzo głębokiego, bardzo wstrząsającego, doświadczyli coś, czego nie rozumieli, ale co było bardzo realne. Warto pomodlić się, kiedy mamy takie Słowo Boże. Nie pomodlić, prosić Jezusa, aby nauczył mnie dotykać Go z wiarą w Eucharystii, aby ożywił we mnie tęsknotę za Jego ciałem w Komunii Świętej. Natomiast od dzisiaj do Drodzy Państwo, Słowo Boże na dzisiaj
będziemy słuchać naszych kościołów, będzie ono rozbrzmiewać w kościołach całego świata. Więc drodzy Państwo, wchodzimy w wspomnienie dowolne Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Pani Matka Boża objawiła się w Lourdes 11 lutego właśnie 1858 roku Bernardecie Subiru, córce ubogiego młynarza. Gdy Bernadeta wyszła do lasu po chłust, ukazała się jej Maria i poleciła odmawiać jej różaniec, modlić się za grzeszników i wybudować ku jej czci kaplicę. Kiedy Bernadeta spytała, kim jesteś, otrzymała odpowiedź: jestem niepokalane poczęcie. Matka Boża ukazywała się dziewczynce przez 15 dni. Po raz ostatni spotkały się 16 lipca 1858 roku. I Matka Boża powiedziała do niej: żegnaj, do zobaczenia, w szczęściu przyszłego życia. Obecnie w Lourdes, tu, że wielu z nas tam było, znajduje się sanktuarium i źródło z cudowną wodą. Nie miały tam miejsce, mają tam miejsce liczne uzdrowienia. Zostały one zbadane, potwierdzone przez komisje lekarskie. I dzisiaj, drodzy Państwo, obchodzimy również, to już 27 Światowy Dzień Chorego. Ten dzień ustanowił Święty Jan Paweł II w 1992 roku. Celem tego dnia jest uwrażliwienie wszystkich ludzi w Kościele i na świecie też instytucji, też katolickich działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej, na uwrażliwienie na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym. Chodzi o to też, żeby pomóc dowartościować chorym te sytuacje cierpienia na tej płaszczyźnie ludzkiej, ale przede wszystkim na tej płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Chodzi też w tym dniu o to, żeby włączyć duszpasterstwo, służbę zdrowia, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, rodziny zakonne, żeby zachęcić też do wolontariatu na rzecz chorych potrzebujących wsparcia. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważny dzień, bardzo ważna też modlitwa, bardzo ważne zaangażowanie konkretne w tym dniu. I pamiętajmy o chorych, pamiętamy o chorych zawsze, drodzy Państwo. Może teraz na pewno wielu chorych teraz słucha Radio Maria. Drodzy, to jest dzień szczególnie Wam poświęcony. I też bądźcie pewni, że jesteśmy teraz z Wami również i dzisiaj w Radio Maria. Z myślą, z modlitwą. Drodzy Państwo, patrzę na kalendarz. Dzisiaj w dniu 11 lutego w historii, co się wydarzyło. Kilka tego wydarzeń. Pamiętacie, w roku 1982 trwa stan wojenny i ukazał się pierwszy numer tygodnika Mazowsze. Największego w latach 1982-89. Największego podziemnego pisma Solidarności. Rok 1948 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się pokazowy proces członków Organizacji Polskiej i Narodowej Sił Zbrojnych. A w roku 1942 pod hartą mistrz Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, z konspiracyjnej organizacji małego sabotażu Wawer, odkręcił tablicę z napisem niemieckim, z pomnika Kopernika, z napisem napisują po niemiecku: niewielki astronom. Potwierdzony był właśnie ten napis, że ta tabliczka do cokołu Mikołaja Kopernika przez niemieckie władze okupacyjne w centrum miasta, bardzo długa ulica, Krakowskie Przedmieście, a więc wyczyn bardzo taki też bohaterski, pokazujący, że Polska nie zginęła, dodający otuchy mieszkańcom Warszawy, kiedy zobaczyli, że ten napis zniknął. To, drodzy Państwo, kilka tych dat dzisiejszych rocznic, które nam dzisiaj przypadają w tym dniu. No i oczywiście, drodzy Państwo, pozdrawiam serdecznie dzisiejszych solenizantów, a są w tym gronie panie o imieniu Maria i panowie o imieniu Grzegorz. Również serdecznie pozdrawiam dzisiejszych jubilatów, których dzień 11 listopada jest dniem szczególnym z różnych powodów,
osobistych, rodzinnych, zawodowych i kto wie jeszcze jakich, proszę Państwa. I solenizantom i jubilatom życzę z całego serca wszelkich Bożych łask, ludzkiej życzliwości i Bożej opieki w każdym dniu naszego życia, nie tylko w tym dniu dzisiejszym. Nie, drodzy Państwo, pozwólcie, że początek nas w ten dzień wprowadzi też taka dedykacja dla naszych solenizantów, jubilatów, słuchających nas też teraz, podróżujących, czuwających na stanowiskach pracy, czuwających też w domach, w chorobie, na łożach boleści. Dedykacja zespołu mocno w duchu. Ty masz moc uzdrowienia i uwierzenia. Mogą być różne formy, możemy myśleć o zakupie, możemy myśleć o dzierżawie budynku. Jeżeli będzie taka potrzeba, to rząd Republiki Litewskiej także finansowo wesprze kwestie, jeśli chodzi o budynek albo otworzenie przedszkola tak samo.